Cześć, witajcie, jestem Wojtek, kontynuuję temat Prospero, ponieważ tu trzeba go dokończyć, to żeby nie było. E, Magnus przewrócił normalny upływ czasu, potem Magos Wojt, Wojtek go zatrzymał, no to Wojtek teraz go ruszy dalej. Gdy Ariman dotarł do wnętrza piramidy Fotepa, powitał go straszliwy widok śmiertelnie przerażonych cywilów i wycieńczonych żołnierzy straży iglic. Poranieni, poparzeni, w oczach mieli jedynie paniczny strach albo bezdenną pustkę. Podobni byli bardziej... E, do zwierząt, którym udało się tymczasowo uciec przed ścigającą je sforą, niż do ludzi. Co gorsza, wiedzieli o tym, że ich bezpieczna przystań w przybytku Magnusa była jedynie tymczasowa. Za plecami Arimana do bezpiecznego schronienia spływali pozostali z tysiąca synów, ich niegdyś wspaniałe, karmazynowe, zdobione złotem pancerze pokryte były wyglądającą niczym żałobny całun, szaro-czarną warstwą sadzy, popiołu, błota, wody i krwi, no prawie jak te ultrasmerfy na kalt. Wyglądało na to, że przed śmiercią z rąk kosmicznych wilków uszło ledwo ponad tysiąc braci. dławiąc więc rodzącą się w duszy rozpacz, a Riman ruszył na poszukiwania Amona. Ten przekazał mu skrzynię, która otwarła się pod dotykiem pierwszego kapitana, to, co ujrzał w środku, zaparło mu dech w piersi i przynajmniej jedno z serc wprawił w stan, wprawiło w stan przedzawałowy. Była to niemożliwie stara księga w czerwonej, popękanej od wieku oprawie. Od pierwszego wejrzenia wiedział, z czym ma do czynienia. Była to księga Magnusa, tworzony przez Prymarchę zbiór wiedzy o osnowie i czarnoksięskich sztukach. W tym momencie żal dławiący piersia Rimana stał się po tysiąckroć większy, bowiem zrozumiał, że jego ukochany ojciec nie liczył na ujście z życiem z pojedynku z Wilczym Królem. Niedługo potem, w tłumach wypełniających piramidę Fotepa, Ariman znalazł część starszych stopniem członków Tysiąca Synów. Wśród nich, poza Amonem, znaleźli się choćby Hathor, mat czy Sobek. Ku swej zgrozie, kapitan odkrył też, że w czasie zaciekłej walki wielu z jego braci nie wiedzieć czemu uległo przemianie ciała. Teraz powinien rozlec się, rozlec się pierzasty rechot Tzincza. Dziesiątki Astartes zostały z miłosierdzia dobite, bowiem nie było sposobu, by zahamować... Postęp mutacji, nie mówiąc już o jej wyleczeniu. Kiedy Magnus przywrócił czas do normalności, ruszył w stronę swojego brata, by swoją ofiarą kupić bezcenny czas dla swoich synów. Dwaj półbogowie zwarli się na grobli w straszliwym boju, od którego zależał los całej bitwy o Prospero. Wściekłe błyskawice wystrzeliły z podłoża i oddzieliły walczących prymarchów od reszty sił wilka Fenryka i Custodes, nieprzebytą zaporą huczącej elektryczności. Uparty, zajadły, uosabiający dzikość Fenrisa Wilczy Król zalewał Magnusa gradem ciosów, z których każdy zdolny był zmiażdżyć normalnego legionistę. W końcu zdobiony rogami na pierśnik karmazynowego króla poddał się na wale uderzeń i popękał. Mgnienie oka później Magnus zaatakował Rasa strumieniem zimno-niebieskiego ognia, który skruszył wspaniały jego pancerz i podpalił misternie plecioną grzywę. Ostrze Mjelnira... Raz po raz mknęło ku karmazynowemu królowi z zabójczymi intencjami i za każdym razem napotykało opór wspaniałego złotego topora mocy, a każdemu ich spotkaniu towarzyszył snop błyskawic i huk gromu. Była to walka godna bogów z pradawnych terrańskich legend. Ciosy, zastawy, zwody, finty i piruety łączyły się w epicki taniec śmierci, z którego wyjść miał tylko jeden z tancerzy. Był to pojedynek toczony na każdej płaszczyźnie, fizycznej, mentalnej i duchowej, a każdy z Prymarchów wkładał wszystkie swe niemal nieograniczone siły w dążenie do jednego celu – zniszczenia przeciwnika. Używając całej swej czarnoksięskiej potęgi, Magnus zalał rasa potężnymi uderzeniami, spowitych w ogień i błyskawice telekinetycznych pięści, jednak Wilczy Król był Prymarchą, więc jedynym skutkiem było jeszcze mocniejsze rozpalenie jego furii. Zalew niematerialnych ciosów w celu rozjuszenia Rasa mógł też być celowym działaniem mającym na celu osłabienie jego obrony, ponieważ niedługo później pięść Magnusa dosięgła piersi jego brata. Wspaniały fenryzjański napierśnik skruszył się od potężnego uderzenia, a odłamki strzaskanych ceramitowych płyt wbiły się w jedno z serc Wilczego Króla. W odpowiedzi raz, z przyprawiającym mądłości trzaskiem skruszył ramię Magnusa na tysiąc kawałków, jednak znów odsłonił się na atak. Ten przyjął postać złożonego z czystych myśli ostrza, które wystrzeliło z drugiej ręki karmazynowego króla i wbiło się głęboko w stworzoną wcześniej wyrwę. Zniszczyło ono ostatecznie poharatane serce Rossa. Wilczy król zawył z bólu, zaś do jego ryku błyskawicznie przyłączyły się głosy towarzyszących mu fenryzjańskich wilków. Wielkie, kudłate bestie o potężnych pazurach i ogromnych zębach w kilku susach doskoczyły do Magnusa, a ich kły wpiły się głęboko w jego nogi. Ich pomoc jednak nie zdała się na wiele. Karmazynowy król jednym ciosem pięści wbił w ziemię łeb czarnego Wilka przy okazji krusząc jego czaszkę. Białego a przy okazji krusząc jego czaszkę, białego zaś zerwał przy pomocy telekinezy i cisnął go daleko w szeregi nieprzyjaciół. Starcie boskich istot trwało, ukryte przed spojrzeniami innych w chmurze błyskawic i ognia, w pewnym momencie walczących zalał rozbłysk czarnego światła i dał się słyszeć potężny ryk, pogrążonego w niewyobrażalnych mękach lemana Rasa. Niemal sparaliżowany i oślepiony przez ból, wilczy król ciął na ślepo swym wspaniałym ostrzem mrozu i chyba sam Cynch poprowadził jego rękę. Miecz uderzył w najstraszniejszy oręż Magnusa, przy okazji chyba jego najsłabszy punkt, jedno jedyne oko. Ten momentalnie zatoczył się do tyłu, przyciskając zdrową rękę do najświeższej rany. Jego ciało przeszywane było strumieniami regenerującej energii, jednak proces regeneracji nie miał się zakończyć. Sponiewierany i skrwawiony wilczy król był z Janinem, wilkiem w ludzkiej skórze, i dostrzegwszy nadarzającą się okazję, wykorzystał ją. Całą swoją masą uderzył wprost na Magnusa i objął go w pół. Rycząc z wysiłku podniósł swego brata nad głowę, a wszystkie spojrzenia spoczywały na nim, gdy opuszczał karmazynowego króla wprost na swoje ugięte kolano. Kręgosłup Magnusa Czerwonego został skruszony z przyprawiającym o mdłości trzaskiem. A wraz z nim pękło serce każdego z legionistów tysiąca synów. Triumfalne wycie Lemana Rasa przetoczyło się wśród zaległej ciszy. Magnus opadł bezwładnie na ziemię, zaś wilczy król uniósł Mialniara, araby wymierzyć zdrajcy. Ostateczną karę. O ludzie, co mi się tak ziewnęło? Sam Magnus, zbierając resztki swych sił, zwrócił głowę w stronę piramidy Fotepa, a jego zmasakrowane oko napotkało Arimana, jego Ukochanego syna słabnącym głosem zdołał wykrztusić z siebie oto mój ostatni dar. Ostrzemiecza pomknęło w dół, jednak nim osiągnęło swój cel, ciało karmazynowego króla rozpłynęło się w nicość pod wpływem straszliwych zaklęć. Riman sapnął, gdy potęga nieznanego mu dotychczas rozmiaru wypełniła jego członki. Wiedział, co ma czynić. Jego ręce zacisnęły się na jadeitowym skarabeuszu umieszczonym na napierśniku jego pancerza. Wiedział o tym klejnocie wszystko, tak samo jak wiedział wszystko o podobnych mu klejnotach w pancerzach swoich braci, a przepływająca przez Arimana moc rozlewała się z każdego z tysiąca synów. Ukochane przez Karmazynowego króla Ticka zostało wyrwane z materialnej rzeczywistości i podróżując przez osnowę trafiło do nowego domu wokół terroru, trafiło na planetę czarnoksiężników. Magnus poświęcił ostatnie siły, by za cenę dusz swojej i tysiąca synów ratować resztki XV Legionu i bezcenną wiedzę zgromadzoną na Prospero. Poświęcając swą materialną formę, Magnus został wyniesiony do postaci demonicznego księcia, wolnego od ograniczeń rzeczywistego świata i swej śmiertelności. Przybrał postać wielkiego czerwonego humanoida spowitego światłem gwiazd i poświatą nieograniczonej mocy. Z jego pleców wyrastały dwa potężne skrzydła, po których pełzał pochodzący z osnowy ogień, jak na ironię, Dary Sincha w pełni spadły również na piętnasty legion, chociaż nie w takiej postaci, jakiej oddający mu się na służbę mogliby się spodziewać. Objawiły się one w pełnym lub nawet jeszcze mocniejszym powrocie gnębiącej tysiąc synów przemianie ciała, która groziła przemianą w pomioty chaosu wszystkich pozostałych przeżyciu legionistów i dokończeniem straszliwego dzieła rozpoczętego przez Ulka Fenrica na Prospero. Przerażony Ariman zabrał, zebrał wokół siebie kabałę najpotężniejszych bibliotekarzy swego legionu, i z jej pomocą odprawił potężny demoniczny rytuał nazwany później pieczęcią Arimana. Zaklęcie zatrzymało szalejące mutacje, jednak tysiąc synów zapłacił za to straszliwą cenę. Ciała braci, nieposiadających uzdolnień psionicznych obróciły się w pył, a ich pancerze magiczną siłą zaspawały się, więżąc w środku ich dusze. Pogrążyli się oni w stanie wiecznej nieśmierci, przerażającej egzystencji nieśmiertelnych automatów. Posiadający magiczne uzdolnienia legioniści z kolei posiedli moce, i umiejętności, o jakich nawet nie śmieli kiedyś marzyć. Widząc, co stało się z jego ukochanym legionem, Magnus zapłonął wściekłym gniewem, jednak w głębi czuł satysfakcję z tego, jak wielką wiedzę posiedli jego synowie. Tym niemniej, w czasie konfrontacji z Arimanem i jego kabałą, karmazynowy król niemal zabił swego ukochanego niegdyś syna, a spełnieniu jego morderczych zamiarów zapobiegła jedynie bezpośrednia interwencja Cincha. Zamiast śmierci, Ariman i jego poplecznicy zostali wygnani z planety Czarnoksiężników. I dostali nakaz wiecznej podróży przez galaktykę w poszukiwaniu zrozumienia i wiedzy o prawdziwej naturze chaosu. Krwawe żniwo karnej ekspedycji sięgnęło solidnie ponad 30 milionów dusz, a niemal całość stanowili cywilni mieszkańcy Prospero. Według oficjalnych danych Imperium z populacji planety nie przetrwał nikt. Tak naprawdę jednak przetrwało kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w większości byli to ci, którzy rozproszeni byli po rozległych przestrzeniach imperium, oraz garstka tych, którym udało się opuścić Prospero z którąś nielicznych, z nielicznych grup tysiąca synów. Sam legion został uznany za całkowicie zniszczony i nie pojawiał się w imperialnych zapiskach aż do momentu oblężenia tery w czasie herezji Horusa. Jednak i tym razem oficjalne zapiski nieco rozminęły się z prawdą, nawet pomijając przeniesienie resztek Tiska na planetę Czarnoksiężników. Co prawda, elementy XV Legionu, nie znajdujące się na Prospero w czasie uderzenia ekspedycji karnej, miały zostać zniszczone, zanim dotarłyby do nich wieści o tym, co zaszło. 2000 Astartes z 9 Bractwa zostało wybite w swych obozach przez przydzielonych do tej samej ekspedycji Ultramarines, zaś na Maktor 8 300 weteranów z VII Bractwa zostało pozbawione. Pozostawione na pewną śmierć przez towarzyszące im imperialne pięści, a były to jedynie najbardziej znane przykłady. Wiadomo o jedynie dwóch przypadkach, w których bardziej znaczące oddziały tysiąca synów uszły przed imperialną sprawiedliwością. Pięć tysięcy Astartes z czwartego bractwa na wieść o zniszczeniu Prospero porzuciła szeregi Wielkiej Krucjaty i rozpłynęła się wśród gwiazd, podobnie kontyngent kilku tysięcy braci obecnych w ramach pradawnej umowy na świecie kuźni Cao Arcad. Siły ekspedycyjne, karny... Na ekspedycji karnej poniosły nieco mniej dotkliwe straty, jednak nadal były one znaczące i sięgnęły 49 tysięcy. Najwięcej ofiar poniosły kosmiczne wilki, pchani do walki wściekłą furią rasa, to czyli najkrwawsze walki, co kosztowało życie 25 tysięcy Astartes. Do tego dołączyło kilka tysięcy zaginionych, głównie z 13 Wielkiej Kompanii Wulfenów. A tutaj Grzegorz pisze, że raz pewnie schował ich do szafy albo coś podobnego, więc wcale nie zaginionych. Poniesione ofiary stanowiły większość stanu szóstego Legionu, przez co w chwili wybuchu herezji Horusa kilkanaście solarnych miesięcy później nadal byli oni w trakcie uzupełniania swoich szeregów. Dalszym ograniczeniem ich aktywności, przynajmniej na początku herezji, był fakt poniesienia ogromnych kosztów w amunicji i wyposażeniu. Na ołtarzu zemsty Imperatora swe życie złożyło również 20, 23 tysiące żołnierzy Armii Imperialnej, a kilka jednostek zostało nawet rozwiązanych z powodu poniesionych strat. Siły Legio Custodes i Sióstr Ciszy poniosły zdecydowanie najmniejsze straty, jednak w odniesieniu do początkowej liczebności ich kontyngentów nadal były znaczne. Do strat Legio Custodes trzeba doliczyć również fakt naruszenia mitu o ich niezniszczalności. W czasie walk nie były odosobnionymi przy, e, przypadki pokonania Custodes przez zwyczajnych marines. Co bardziej spostrzegawczy zauważali też z jaką łatwością opiekunowie pokonywali Astartes w walce i w sercach wielu z nich pojawiła się myśl, czy aby właśnie nie ich zniszczenie było przyczyną stworzenia Legio Custodes. I to tyle jeśli chodzi o tę część e, kos historii kosmicznych wilków czyli upadek Prospero, bitwa o Prospero, różnie nazywana. Tak więc e, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, e, do następnego odcinka, trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek.